Włączamy prąd. Tu Crane. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane, dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. Otaczają samochód, Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych chrojków. Wow! Jeszcze jedna bomba jest. Tam. No idźcie. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te dziwadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się. Mówiłem ci. One są tylko na nocną misję. Szlakby to. Kurde, ciemno się robi. Tutaj. No.
What the fuck? Jak mam tam wejść? Imponujące ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Okej. Nieźle opala zarażonych. Prawie jak Mirror's Edge. Ła. Wyżej. Zamurowane. Plastik. No. Uszy. Mamy dwa. Tak. Okej. Następny. Jak mam tam wejść? Tędy chyba. Mamy coś tu. Mamy. Weź.
to. Albo i to. Bierzemy wszystko. Weź. Dobra. To kurde gdzieś jakoś tam musiał. Dobra. Tam nie skoczy. Tu jest jeszcze. Co ja tu mam zrobić? O, tu coś jest. Jak ja mam to włączyć? Aha, tędy. Dobra, może tędy włączę. No. Dokładnie. Oh my god. Te zombie są głupie. Jak cholera mać. Okej. Dupa. Już się zawiesiłem. Już się zawiesiłem. Chyba, że zrobimy jeszcze inaczej. Skocz. Okej, wejdź. Tam nie wiem. Nie wiem po co ja tam skaczę, ale dobra, okej. Okay. Nie wiem po co, ale po to, żeby tam skoczyć. Jezu, ja mam takiego stracha.
Dupa. Już życie prawie. Jak to mam kurestwo włączyć? Jakoś tam wskoczyć, ale... Zombie. Zawsze lubiłem grać w grę w zombie. Tam jakoś skoczyć, tam w górę nie dałoby rady. Teraz sprawdzimy. Okej. Okay. Można rozwalić? Nie. Yo. Nie, tam nie wejdę. Może mi ktoś powiedzieć, jak tam to uzbroić, tą bombę? To światło, raczej światło. Bo ja nie wiem. Na to mam skoczyć. Na ten pal. A, można. Ale jak fajnie. Ej no. Cześć. Cofnij się trochę. O. Chodź. Idź. Wróciłeś, widzę. Dobra, jeszcze jedno. Dobra, tak? Lampy gotowe. Tam teraz, tak? Okej. Ups. Dobra. Zombie! Prawie jak mi rozejrz. Prawie. To prawie robi dużą różnicę. Ups. Tam jest skoczę. Jest. Użyj! To jest Italiano! Cholera! Spike, w całej dzielnicy siadł prąd. Co jest grane? Ech, nie! Znowu! Dobra, słuchaj. Niedaleko ciebie jest rozdzielnia. Idź ją sprawdź. Ale widzę, że jeszcze Famous u ciebie siedzi. No i ta awaria stawia nas w naprawdę ciężkiej sytuacji. Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. Dawaj. Skoczę do góry, bardzo ładnie. I otwórz. O, tu jest generator jakiś. Jest, co to takiego? What the fuck? Chyba was pojebało. Siłę.
O, mamy skrzynię jakąś. Aha, okej. Okay. Jak ja go mam zabić? Ła! Skąd to się kurde tu wzięło? Dobra. Trochę chujowo trafiłem. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Ty weź tyłek w trokie i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Aha. Jak chcą wyjść? Okej. Nie no, spoko! Przecież ten, jak ja obiecałem, to byłem, tak? Ja zawsze dotrzymuję słowa, no niestety. Ale się ciemno zrobiło. What the fuck? O, kosty tu. Na mnie można zawsze liczyć. Tak poza tym to... Come on.
Kurde, to łożystwo było zajebiste, kurde. Ja się normalnie aż popłakałem, wiesz? Jak po prostu grałem w to, to normalnie się popłakałem. Naprawdę, ja się po prostu popłakałem przy tej grze. Nie, naprawdę, ja się po prostu popłakałem, aż mi łzy poszły, kurde, normalnie. O kurde. Normalnie się popłakałem. Co to było? Doktorze, tu Kyle Crane. Crane! Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne. To chyba był twój chyba najlepszy odcinek. Zniało, jak tylko nie zauważyło. Słyszałeś o tym takim? Niestety to za mało. O kurde. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Dobra, daj mi chwilę. Daylight. Masz za sobą prolog i możesz już ruszyć do gry. Tryb współpracy, rywalizacji i inwazji zombie będą włączone. Tryb offline. Kontynuuj grę samotnie współpracą. Dobra, potwierdź to. Dobra, idziemy jakby co. Dobra, ja robię chwilę przerwy. Tu się chyba zapisało. Więc...